350 km za HM pod biegunowym. W tym rejonie ja miałam minus 44. Bądź tak, że właśnie jeżdżę na 25 metrów, tą ciężarówkę trzeba po prostu bardzo mocno wyciągać do przodu. Ogólnie nie używamy tu hamulców. Niewybredne komentarze na temat mojej osoby, co by na przykład ze mną nie zrobił. Badanie w poślizg jest czymś normalnym tutaj. Czyli ja miałam drogę hamowania około 300 metrów. Stawka ogólnie chyba teraz dla kierowcy w Norwegii to jest tam... Cześć Karolina, witam Cię bardzo serdecznie. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłaś troszkę czasu wolnego, bo wiem, z tym czasem troszkę u Ciebie nie za bardzo. Także bardzo Ci dziękuję. Tak patrzyłem na goglach. Ja obecnie jestem w Birmingham w Anglii. Do Tromso mam około 6600 km. I mam takie, na początek takie pytanie, powiedz mi, jak to się stało, jak ogólnie zostałaś kierowcą i jak to się stało, że tak daleko gdzieś, to jest chyba koło podbiegunowe, tak? To jest 350 km za HM podbiegunowym. Ja mam bliżej do bieguna północnego niż do Oslo. Opowiedz, jak to się stało, że tak daleko zaczęłaś pracę jako kierowca? Trochę przez przypadek, trochę przez mój własny wybór. Przez mój własny wybór był taki, że ja zawsze lubiłam duże samochody. A też jakby moja edukacja, jakby skończyłam studia fizykę i astronomię, zarządzanie i marketing i tak naprawdę po tych studiach mogłam robić niedużo rzeczy. I stwierdziłam, że w obecnych czasach fajnie jest mieć jakiś fach w ręku, czy na tak jak, nie wiem, właśnie być kierowcą ciężarówki, jak niektórzy są, nie wiem, elektrykami, są kosmetyczki, fryzjerzy i tak naprawdę takie osoby znajdą wszędzie pracę. I w międzyczasie już wyjechałam tutaj do Tromso jako przewodnik od Zorzy Polarnej, pokazywać właśnie turystom Zorzę Polarną, bo ja po fizyce i astronomii interesuję się do tej pory tym bardzo. I zauważyłam, że w ogóle brakuje bardzo, bardzo dużo kierowców tutaj. Więc w międzyczasie skończyłam kurs prawa jazdy na ciężarówki, na autobusy, więc ogólnie w tym momencie mam wszystko i obecnie jeżdżę po północy wszystkim po prostu. A dlaczego północ? Ja lubię północ. Lubię zimę, lubię śnieg, lubię po prostu mróz, jazdę w ekstremalnych warunkach tak naprawdę. No powiem Ci, że naprawdę, no nie jestem pełen podziwu. No na pewno początki nie były łatwe, bo no wiadomo, jednak jakiś tam stres, tym bardziej inne warunki, bardzo odmienne niż u nas w kraju, ogólnie na środkowa Europa i już nawet nie ma co porównywać z południem. No warunki tam w Norwegii, Norwegia, Finlandia, no bardzo są czasami ekstremalne, tam zima pół roku trwa. Więcej nawet, no. Więcej, od września do maja. Powiedz mi, jak ty w ogóle tam się zaklimatyzowałaś na początku, bo nie wiem, to nie był dla ciebie jakiś taki mały szok, wiecznie zima, albo non-stop dzień? Znaczy tak, latem no oczywiście dzień polarny, więc cały czas jest słońce, jest dzień, więc po prostu normalnie można funkcjonować tak jak o 12 w dzień, po prostu całą dobę. A zimą, ja nie ukrywam, bardzo lubię zorzę polarną, lubię noc tutaj, więc także jazda nocą jest tutaj dość fajna. Nie mam z tym problemów, mam gorzej z dniem polarnym, bo jak trzeba iść spać, no to tak jakby się szło o 12 w dzień spać po prostu. Więc trzeba bardzo tego pilnować, żeby wyciszyć organizm, żeby móc jakby normalnie się położyć spać. Więc jakby dzień polarny bardziej sprawia mi problemy niż noc polarna tutaj. A jak się zaklimatyzowałam ogólnie, ja chyba znalazłam swoje miejsce na ziemi, bym powiedziała w ten sposób.
mi jak jest tutaj, więc właśnie trochę mi szyba zamarzła, ale postaram się ją w międzyczasie trochę odmrozić, bo oczywiście trochę sypie śniegu, takiego lekkiego, przymarza, jest minus 6, burzy się od samochodów, więc muszę znaleźć miejsce, gdzie tutaj widzę coś. Powolutku. Jakby. No minus 6, no u mnie akurat jest plus 10, także no spora różnica. Znaczy tu jest ciepło, bo ten rejon, ja jestem w tym momencie w północnej Finlandii, pomiędzy Szwecją a Finlandią na mapie, na trasie jakby na Nordkap, takiej głównej jakby można z mapy zobaczyć, to średnia temperatura zimą, no to jest tutaj około minus 20. Więc ja tutaj jechałam w zeszłym roku i właśnie w tym rejonie ja miałam minus 44, prawda? Więc minus 6 obecnie, no to bym powiedziała, że to jest taka wiosenna pogoda tutaj. Minus 44 to chyba był już taki maksymalny, chyba rekordowa temperatura. Nie, rekordy tutaj były pod minus 56, więc to nie jest jeszcze jakaś tragedia. A powiedz mi właśnie, bo to ciekawy wątek poruszyłaś. Czy takiej temperaturze, na przykład jak stajesz na pauzę, no to chyba raczej auta nie gasicie tam, nie gasi się? Nie. Ogólnie mamy taką zasadę, że jeżeli auto ma tylko jeden akumulator standardowy, poniżej minus 15 nie gasimy aut. Po prostu nie ma takiej opcji, bo część aut ma dodatkowe akumulatory do wypasto, do ogrzewania. Więc wtedy takie osoby z takimi samochodami mogą po prostu gasić na noc. Ze względu na to, że często jest tak, że staje się, jest minus 10, pójdzie się spać nawet na te 9 godzin, a w międzyczasie przyjdzie front i zrobi się minus 30 po prostu. Jeżeli jest słaby akumulator, no to rano są wielkie problemy po prostu. Więc jakby taka zasada, znaczy ogólnie tutaj nawet jak się wychodzi na stację benzynową, to się nie gasi samochodu, idzie się na stację i się wraca, prawda? Więc to trochę inny świat jest, więc ja też tak samo robię. Zostawiam wszystko, idę, załatwiam sprawy, kawę biorę i jadę dalej, tak? Tak samo ze spaniem, jak idę gdzieś tutaj na postoju spać. No to po prostu jak jest normalna pogoda, tak jak dzisiaj na przykład w nocy było tam minus 5, no to gaszę normalnie auto. Jak jest poniżej tych minus 15 i wiem, że może być ślad, bo mam złe akumulatory, no to już nie gaszę, prawda? Więc całą noc chodzi odpalone po prostu. I tutaj nie ma nic z tym problemów, czy prawo, czy policja, czy jakieś tam... A pan co mi tu... No gdzie? Panie... Pan kładem wyjechał mi na środek drogi. Normalne, więc jakby tutaj, no trochę inne warunki, tak? A powiedz mi, czy ty miałaś największe problemy na początku, jak zaczęłaś jeździć ciężarówkami? Miałaś jakieś ogólnie takie wsparcie, ktoś ci tłumaczył? Jak... Znaczy tak, ja jeżdżę wszystkim, dzisiaj na przykład jadę semi, czyli normalnym, bym powiedziała, tirem europejskim, jak to tam się nazywa, ciągnik siodłowy z naczepą, prawda? Tutaj semi, dzisiaj jadę. Na kontenerach jeżdżę, czyli solówka plus przyczepa, ale przyczepą ja nie jeżdżę normalną, europejską, tylko ja jeżdżę tak zwany schlepwagen, czyli jest to przyczepa ze skrętną osią przednią. Bądź także właśnie jeżdżę na 25 metrów, czyli właśnie mam solówkę na przykład z kontenerem tej długości, do tego wózek doli i na tym mam naczepę od ciągnika siodłowego. Czyli tak jakby tym właśnie, co wszyscy jeżdżą w Europie, dorzucić pomiędzy naczepę a kabinę jeszcze kontener. DMC takiego zestawu, ile wynosi? 60 ton. Zwykłe ciężarówki poniżej 25 metrów, czyli tak jak ja mam semi, czy tak jak jeżdżę na przyczepach, 50 ton. A trzeba mieć ogólnie dodatkowe uprawnienia do jazdy takim zestawem? Nie. A, nie trzeba. Ogólnie prawo jazdy i jakby wszystkie wymogi są takie same jak w Unii Europejskiej. Tutaj nie ma jakby co do w ogóle prowadzenia pojazdów żadnych dodatkowych wymogów, tylko do przewozu osób jest dodatkowy jakby dokument, ale to już jakby inny temat. Na ciężarówkach każdy jakby to powiedzieć może, chociaż większość firm robi przeszkolenia na 25 metrów, ze względu na to, że jest to dość długi pojazd i mniej więcej on funkcjonuje
no trochę inaczej niż normalna ciężarówka. Tą ciężarówkę trzeba po prostu bardzo mocno wyciągać do przodu. To jest mniej więcej bardzo podobna zasada, jak się jeździ autobusami. Że właśnie ten przód, że te tylne koła, które, że koła do skrętu są za nami, bo one są tylnymi kołami od ciężarówki. Czyli właśnie trzeba bardzo mocno wyciągnąć przód, no bo to tak jakbyśmy właśnie dorzucili ten kontener pomiędzy kabinę, więc jakby dopiero tam jest skręt. Więc bardzo mocno trzeba wyciągać. Oczywiście jest to też wózek Dolly, działa tak samo jak przyczepa z przednią osią skrętną, więc ogólnie przeszkolenie jak się parkuje, w sensie cofa się z przyczepami tego typu, bo jednak no, w Europie nie są one dość popularne. Tutaj jest to główna przyczepa, i na której się jeździ. Tutaj Norwedzy i Finowie zdają na niej egzaminy, więc to jest jakby normalna rzecz. Dla nich normalna przyczepa, nie wiem, tu jeszcze to się nazywa siara, ja nawet nie wiem, jak w Polsce zwykła z ośką na środku, albo dwoma ośkami. To jest tutaj coś nienormalnego po prostu, więc... Inne realia, znaczy tak, inne realia też dlatego, że tutaj no, warunki, nie wiem czy będzie widać, ja pokażę może tak troszeczkę, jak to wygląda. W ogóle drogi nie widać. No widać, trochę mi mam szybę, więc, ale tak wygląda mniej więcej droga, więc jest śnieg non-stop i jeżeli jedzie się z przyczepą właśnie zwykłą, ją się ciągnie za sobą. Przyczepa na wózku Dolly z przednią osią skrętną, ona jedzie. Ona jest stabilna, jest równa na drodze i ona jest jakby w linii, kiedy jedziemy, jest w linii ciężarówki. Więc jakby tutaj pod tym względem one są wykorzystywane właśnie ze względów też bezpieczeństwa ciężaru, że kiedy, nie wiem, mamy zakręt, ona idzie równo za samochodem po prostu. Oczywiście, kiedy jest poślizg, tak, kiedy jest poślizg, trzeba bardzo uważać, bo one właśnie ze względu na ten dyszel i wszystko ruchome z przodu potrafią niekiedy wyprzedzać po prostu jakby ciężarówkę. Ja jeżdżę 25 metrów, zdarza się czasami, że jest ślisko, przy naciśnięciu hamulca w tym momencie przyczepa leci bokiem, prawda? Ona chce mnie wyprzedzić, więc jakby też główną zasadą jest to, że ogólnie nie używamy tu hamulców zbytnio. A jeżeli już używamy, no to jak to się mówi, trzeba wyprostować zestaw w jednej linii i dopiero nacisnąć hamulec, żeby ta siła po prostu nie wywaliła w żadną stronę. To chodzi, żeby tak, o to mówię. Tak, to jest tak naprawdę tutaj, to się tego się uczymy jeżdżąc, bo to się czuje. Tutaj, żeby jeździć, trzeba bardzo dobrze czuć i znać samochód. To nie jest jazda po autostradzie. Tutaj się jedzie i tak naprawdę przez całą drogę trzeba być cały czas trzeba być skoncentrowanym, co się dzieje. Bo tu się nie włącza tempomatu latem czasem, albo na niektórych drogach jest dobre, naprawdę warunki są dobre. Bo oczywiście na tempomacie też są zmiany biegów, prawda? Automatycznie ciężarówka to robi. W tym momencie, kiedy tutaj automatycznie robi zmianę biegów, często wpadamy w poślizgi po prostu. Więc wszystko chodzi o to, żeby kontrolować, co się dzieje na drodze, jakie są warunki. Tak samo jak mnie się często pytają, czemu ja często patrzę na prędkość. Ja nie patrzę na prędkość, na wyświetlacz, ja patrzę na temperaturę. To już jest odruch. Ile mam temperatury, co mam na drodze i jakie warunki mogę mieć. Na przykład dzisiaj jadę ciężarówką bez kolców, czyli na zwykłych oponach zimowych, ale bez kolców. Więc muszę, jeszcze mam 730 w skanie, więc każde dodanie gazu mocniej wiąże się z tym, że ja po prostu lecę bokiem. Bo ona ma naprawdę dużo mocy. No 730 to tak, to jest tak, mocno. Więc nie mam dużo, bo mam tam 39 ton chyba, więc to nie jest jakaś tam, jakby to na te drogi, no to jest nie za duża waga, ale właśnie jest minus 6, więc nie jest super zmrożone, jest trochę świeżego śniegu, więc jest przyczepność, ale na zakręcie każde dodanie gazu, cokolwiek wiąże się z tym, że nie wyrzuca, tak samo jak nacisnę hamulec, bo nie mam kolców, mam inny środek ciężkości na semi, więc to też mnie wyrzuca. Więc jakby każdy zakręt muszę tu pokonywać praktycznie jednostajną prędkością, prawda? Żeby nie dodając gazu, nie hamując, żeby z drogi nie wylecieć.
Ale to już jest tak naturalna rzecz, która się tutaj dzieje, że ja o tym nawet nie myślę. Po prostu to już jest przy tych warunkach jeżdżenia, jest to dość normalne. A powiedzmy ogólnie, jak to jest tam w Norwegii z parkingami? Bo zaparkować takim zestawem na parkingu, no to raczej by było ciężko na przykład gdzieś w Polsce. Macie takie jakieś duże rajki? Jak to w ogóle wygląda? No nie, opcja z parkingami, na przykład na północy, nie wiem jak na południu, no są jakieś tam parkingi gdziekolwiek. Tutaj albo stacje benzynowe, albo takie zatoczki obok drogi, prawda, gdzie jest napisane P. Które są odśnieżane, bo jednak tutaj nie mamy czegoś takiego jak płatne parkingi, znaczy są może dwa, ale dlatego, że jest tam miejsce po prostu, ale tutaj ja śpię z otwartymi drzwiami nawet, prawda, na poboczu jak jest ciepło, bo tutaj prędzej łoś mi zajrzy do środka niż jakiś obcy człowiek, więc tak naprawdę zatrzymuje się wszędzie, prawda, jak jest miejsce. Na poboczu są właśnie takie zatoczki, najczęściej tam albo na jakichś stacjach benzynowych, więc po prostu się jedzie i się zatrzymuje jak się trzeba i spać. Dzisiaj na przykład jak spałam w Kirunie, znaczy pod Kiruną, stwierdziłam, że mam jeszcze chwilę czasu, to wyjechałam z Kiruny, przejechałam pół godziny i stwierdziłam, że trzeba się zatrzymać, znaleźć miejsce do spania, więc znalazłam zatoczkę taką, żeby zmieściła się ta moja ciężarówka. Stanęłam, zgasiłam światła, zasłonki i koniec, idę spać. Rozumiem. Karolina, muszę ten temat poruszyć, bo u nas co okres zimowy, to zawsze pojawia się problem z lodem na dachu, ze śniegiem i ogólnie. Powiedz mi, jak to jest w Norwegii, bo tam w ogóle odśnieżacie te dachy u siebie, czy jak to wygląda? Ogólnie odśnieżamy, prawda? Są rampy do odśnieżania, to też w zależności, na przykład tak jak ja wziąłem dzisiaj, wczoraj na czepę z pociągu, no to z pociągu tam się nie zbiera dużo, więc ja zrobię, jak to się mówi, 2-3 kółka po terminalu i to co jest, to spadnie, prawda? Jeżeli jest za dużo śniegu, są w niektórych miejscach, na niektórych stacjach benzynowych rampy, żeby odśnieżyć. Najczęściej widzę, że tutaj odśnieżają firanki, tak to się nazywa, zwykłe plandeki, ze względu też na to, że jest ciężki śnieg, prawda? Ale ja osobiście może odśnieżałam 3 czy 4 razy w swojej karierze, raczej to samo spada, albo się przejedzie parę razy, kółka się zrobi, pojeździ i wtedy to odpadnie, powiedziałam w takiej kwestii. Ale jednak pilnują tego, żeby no nie jechało się z warstwą lodu. Też trzeba pamiętać, że my mamy też inne warunki niż w Polsce. W Polsce czy w Europie. W Europie nie ma aż takich mrozów przez taki długi okres czasu. Tutaj często jest tak, że jak ten śnieg spadnie mokry, naczepa stoi, przyjdzie mróz, wysuszy się to, wystarczy, że się ruszy i to po prostu jak pył spada. My nie mamy często temperatury około minus 1, minus 2, plus 1. Mamy, ale najczęściej wtedy, no to odśnieżamy, tak? To wtedy trzeba wejść i odśnieżyć. Dojeżdżam do granicy. Okej. Okay. Ale poczekaj, poczekaj, bo jest też taka opcja, ja zaraz wyjdę, to mogę pokazać właśnie, czekaj, muszę hamować. Co ja mam z tyłu na ciężarówce, bo ja mam taką warstwę śniegu. O. Aha. No mogę zobaczymy. Pokazać po prostu, no to wiesz, jak to, wiesz, wygląda, bo ja sobie to ci pokażę i pójdę się po prostu odprawić wtedy. Okej. Jak to, wiesz, wygląda, bo widzę, że tam dwie ciężarówki. O Jezus, ale ja mogliby to odśnieżyć chociaż. O, po prostu wariactwo. O, niebo! Wow! Uuuus! Ale mnie rzucę dzisiaj tutaj. Mogliby jakoś normalnie stanąć. Przejedzie ktoś? Przejedzie. To my zostaniemy tu. Tylko ja muszę... Czekaj. Chwila, bo to teraz właśnie staję. Ja staję i właśnie to jest jakby cała procedura stawania też. Bugi podnoszę, czyli ośkę pędną podnoszę do góry. Wrzucam wsteczny. Ruszam, staram się ruszyć jakieś 2 metry do tyłu, bo są opony rozgrzane, żeby nie przymarznąć. Znowu poczekać chwilę i dopiero ruszyć do przodu i zaparkować. Bo mam
tyle śniegu mam i po prostu ciepłe opony za chwilę mi. Więc stanę. Roztopi się i momentalnie zamarznę. Dokładnie, więc jakby to jest podstawa. Czekaj, kurtkę sobie założę. Mam kurtkę, dokumenty, oczywiście. I teraz idę cię odprawić, tak? Wiesz co, najpierw ci pokażę, co mam za tym, dobra? Okej. Więc tu i zrobimy sobie, tylko ja sobie wyłączę parę rzeczy, żeby mi ta szyba się ogarnęła trochę, dobra? Dobra, bo ja się przełączyłam na tą kamerę. Rozumiem, okej. Dobra, będzie najwygodniej. Więc... Wow. Nie jest źle. No jeszcze nie jest najgorzej, ale chyba światło to już w ogóle nie widać. Nie. Czekaj. Dobra, to mamy. Ja chcę się dostać do świata. Aha, no bo ja i tak muszę. Muszę ten. Boże, muszę. Mi się tam jest, masakra. No mówię, to jest, wiesz. Jeszcze. Czekaj, więc idę się. Spokojnie. Światła, tu jest gdzieś rejestracja. No gdzieś jest. Więc nie jest źle. Bo widzę, że nie jest zamarznięta też, tak? Ale tutaj jest jeszcze... O. To jest lód. To są bryły lodu. Takie, wiesz... Takie, że się nic już w tym nie... Przy minus 6 to tak kurczę dosyć mocno ale... na to wszystko, nie? Na przykład tutaj. Zobacz. No, tam lód. No, ja muszę to później odkuć, bo tego nie otworzysz. No nie otworzysz, nie, absolutnie. I to są normalne warunki. No. Dobra, idę odprawić się, zaraz zadzwonię, bo mam na tym, dobra? Dobra Karolina, okej, okay, dobra. To robimy no, chwila. Norwegia, Finlandia, Szwecja, ogólnie Skandynawia. Kierowcom zawsze się kojarzy w okresie zimowym z zakładaniem łańcuchów. Powiedz, jak to jest w twoim przypadku, ile razy te łańcuchy tak w okresie właśnie zimowym zakładasz? Czy w ogóle zakładasz? Uczciwie powiem, że przez moje dobre parę lat tutaj, no ja przez całą swoją karierę zakładałam raz i zostałam jakby zmuszona przez właśnie Statens Vegvesen, czyli kontrolę ruchu drogowego, taką tutejszą, ze względu na bardzo złą pogodę i warunki. Założyłam te łańcuchy. Wyjechałam, okazało się, że jest asfalt, więc do pierwszego parkingu rozwaliłam już jeden łańcuch, a na parkingu, kiedy dociągnęłam drugi, żeby wyjechać z parkingu, także mi pękł, bo był już po prostu rozwalony i utknęłam na parkingu. Można to tak powiedzieć. To był taki moment, kiedy w zeszłym roku, kiedy oczywiście było fajnie, zima, śnieg, warstwa lodu, wszystkiego i nagle przyszło 6 stopni z deszczem, więc była taka po prostu lodowisko, a na tym jakieś 3-4 cm wody. Więc to był jakby jedyny moment, kiedy ja zakładałam u siebie łańcuchy. Oczywiście pomagałam zakładać nieraz tutaj kierowcom ze względu na to, że nie wiedzieli, jak to zrobić, bo my też... Ja nie używam łańcuchów takich jak w Europie. Ja używam łańcuchy, jakby powiedzieć, z kolcami, czyli tak zwane ciężkie łańcuchy. One z jednej strony są gładkie, a z drugiej strony mają takie... od łańcucha idą wypustki po prostu, żeby one właśnie wrzucały się. Miał przyczepność, więc po asfalcie no nie możemy jechać w ogóle tymi łańcuchami, bo one się gną, a jeszcze jak się wygną i wbiją się w oponę, no to w tym momencie już jest po oponie. Warunki ogólnie bym powiedziała, że są dość dobre.
Ja bym powiedziała, że tak nieraz mogłabym zakładać łańcuchy, ale to też jest właśnie jakby doświadczenie tutejsze, które pomaga mi właśnie jak zachowywać się wjeżdżając pod górkę, że trzeba się rozpędzić, że trzeba czy podnieść pługi, przerzucić ciężar, czy zablokować most, wszystko po prostu, czy nawet użyć podrzutków, czy niektórzy mają piasek, żeby wjechać pod daną górkę. Najczęściej, jeżeli są warunki złe, no to wszyscy stają po prostu i czekają, aż przejadą fajne tutaj jeszcze tak zwane panowie pługosławy, którzy po prostu odśnieżą drogę i pozwolą przejechać, tak, jeżeli jest naprawdę tragiczna pogoda. Oczywiście na jakichś tam rybiarniach, gdzie często jest zmiana temperatury, no to trzeba mieć wprawę w łańcuchach, ale przyznam tak, jeżdżąc po głównych drogach tutaj i w większości nawet takich dojazdowych, gdzie się ruch odbywać dla ciężarówek, łańcuchy nie są potrzebne. To jest naprawdę dość spory mit, bo ja nieraz słyszałam, że w ogóle trzeba jeździć cały rok w Norwegii na łańcuchach. Znaczy całą zimę. Nie, łańcuchy trzeba mieć rzeczywiście, bo łańcuchy pomagają rzeczywiście, jak się stanie, żeby... Ja często po prostu na przykład podrzucam tylko łańcuchy, żeby wyjechać. Żeby złapać przyczepność, bo na przykład się zakopuję, czy po prostu idę na pauzę, a w nocy napada śniegu, więc ja się na przykład, jeżeli wiem, że ma padać, no to sobie już łańcuchy wyciągam i sobie podrzucam pod koła, prawda? I wtedy rano mogę sobie po prostu ruszyć ciężarówką spokojnie. Bo czasami jest tak, że mam wtedy tak do pół opony śniegu, ale mogę sobie ruszyć. Więc bym powiedziała bardziej takie przygotowanie do warunków i też jakby właśnie znajomość własnej ciężarówki, co można, co nie można, jak to trzeba zrobić, żeby ona jechała. Dobrze. Wspomniałaś, że miałaś kontrolę. To była policja, czy jakaś... Takie ITD bym powiedziała. ITD, to jest taka ITD. Typowa tak, inspekcja. Mhm. I takie kontrole... Oni się tutaj zajmują. Takie kontrole często się zdarzają tam w Norwegii? Często się zdarzają. Podczas tej kontroli takiej właśnie, na co oni najbardziej nacisk jakby nakładają? Co oni tak najbardziej sprawdzają? Zimą oczywiście stan opon wieżnika, bo muszą być tutaj typowe opony zimowe norweskie, które oni tutaj wymagają, więc górskie. Łańcuchy na każde musi być minimum 5 mm chyba, tak? Grubość wieżnika? Nie jestem pewna, albo 8, coś takiego, albo nie jestem. 6-8, okay, nie pamiętam. Mhm. Więc naprawdę, jeżeli już widzę, że się lekko zużywają, to one są tutaj do wymiany. Więc tutaj jest bardzo pilnowane, no jednak opona, no to jest główna tutaj rzecz, która dotrzyma tą przyczepność, więc jakby tutaj jest pilnowane. Łańcuchy, 7 sztuk łańcuchów na semi, bądź przyczepę, więc trzeba mieć za każdy minimum 1000 korony mandatu. Oczywiście światełka, wszystkie, no i w ostatnim jakby opcji jest tachograf. Bo także tutaj musi być rojwe, czyli właśnie do przewozu rzeczy, wszystkie te dokumenty, czy już do firmy przewozowe dokumenty, kontrol. Ja chcę coś pokazać tutaj, może się uda, zaraz zobaczymy, bo jadę sobie, może trochę zwolnię, bo to będzie wtedy dobrze widać, chyba teraz będzie dobrze widać. Jadę i uczciwie powiem, przede mną jest ciężarówka. Której nie widać, prawda? No nie widać jej, faktycznie, no. Nie widać jej, właśnie dlatego chciałam wam pokazać. Ja ją widzę trochę, ale wiem też dlaczego ona tam jest, bo się kurzy za nią. Są takie kłęby kurzu, które po prostu od śniegu, które się pojawiają. I to jest jedna z rzeczy, gdzie tutaj w Norwegii trzeba pamiętać, czy nocą, czy zimą, bo właśnie nie widzi się tych świateł od ciężarówki. Nawet przeciwmgielne też tam nie pomogą. Trzeba pamiętać, że jak się na przykład nie pada, albo nawet pada śnieg i są takie kłęby kurzu, które się od śniegu pojawiają, przed nami na 99% jest ciężarówka po prostu, która będzie tam do nas jakby przed nami, więc jest to, trzeba trzymać tą odległość, żeby było dość bezpiecznie, żeby się w nią nie wwalić. Akurat będzie tutaj zakręt, więc może
na chwilę. Kawałek jej będzie widać. No powiem szczerze, że bardzo ciekawa wskazówka. Tak, to jest jakby właśnie taka rzecz, która tu w Norwegii trzeba bardzo, bardzo pamiętać. Jeżeli właśnie takie duszki kurzu się pojawiają, przed nami w niedalekiej odległości jest ciężarówka. Ale ogólnie takiego dużego ruchu to w Norwegii raczej nie ma chyba, tam gdzie akurat w tym rejonie ty jeździsz. Znaczy, zależy kiedy. Dzisiaj jest niedziela, więc powiem, że dość spokojnie jest. Ale na przykład wieczorem wzmoże się ruch, bo jest to główna trasa pomiędzy tutaj jakby miejscami, więc na przykład teraz zaczynają wszyscy jechać na rozładunki jutro. Zacznie się ruch lokalny, gdzie ludzie po weekendzie będą wracali ze swoich kabin gdziekolwiek, czyli tak zwanych chytek, czyli takich domków letniskowych na zadupiach, więc będą się przemieszczali. Oczywiście latem jest więcej ciężarówek ze względu na to, że jeździ więcej osób, jak na przykład z południa przyjeżdża tutaj, bo no, nie wszyscy tutaj są w stanie dojechać, prawda? Nie mówiąc o tym, że na przykład dwuośka, no to jest tutaj jakby zagrożeniem na drodze. My używamy trzyosiek, móc dociążyć się i móc podjeżdżać pod górki i manewrować tak naprawdę z ciężarem, który mamy na osi pędnej, prawda? Żeby móc ciągnąć tutaj, bo jeżeli są dwuośki, no to tu się na przykład nieraz zdarza, że dwuośka jedzie na pusto i się wrzuca na nią, jakaś koparka wrzuca mniej więcej 3-4 łyżki śniegu, prawda? Żeby to ciążyć. Rozumiem, rozumiem. No ciekawe, co opowiada. A jeszcze wracając do wątku waszej kontroli. Przyznasz się, jaki największy mandat dostałaś i za co? Ja uczciwie powiem, w życiu nie dostałam żadnego mandatu. Ani w Polsce, ani w Norwegii. Ja jeżdżę od ponad no, 15 lat praktycznie z kategorią B. Ciężarówki i ja ani w życiu nie dostałam mandatu nawet za złe parkowanie. Poproszę, zerowy kierowca. Nie, to jest po prostu jakby, wiesz, a nie powiem, że jeszcze idealnie. Każdy tam z nas ma jakieś grzeszki, to nie da się ukryć. No nikt nie jest idealny, ja też nie jestem idealna, więc zgadza się. Tak to... Jeśli chodzi o te mandaty, to właśnie no, w Norwegii to są bardzo wysokie, tu nie da się ukryć, tam no, tak. Jednak trzeba uważać. W tym momencie mamy około 8 tysięcy koron za rozmowę przez telefon w ręku, prawda? Za używanie telefonu. No to czyli właśnie. To jest 800 euro? No ja potem przeliczę to i kleję. Na 800. Około 4000 zł tak wychodzi. No te mandaty za telefon to chyba w całej Europie już tak zaczęli dosyć rygorystycznie podchodzić. Ale większość mandatów tutaj za przekroczenie prędkości około 30 na godzinę, jeżeli się nie zabiorą prawa jazdy, no to jest około 10 tysięcy koron. Więc to też... A powiedz Karolina, jak to wygląda tam z kulturą jazdy w Norwegii? Ogólnie kierowcy są dla siebie, no nie wiem, uprzejmi na drodze, jak to ogólnie wygląda, bo tutaj w Europie u nas to różnie z tym bywa. W porównaniu do Europy, tak ja nie jeździłam po Europie, ale tyle co tam słyszę i widzę, no to wydaje mi się, że kultura jest jakby o wiele na wyższym poziomie, chociaż oczywiście zdarzają się tutaj różne sytuacje, ale jednak jest tak w większości, że jak, nie wiem, ktoś się zakopie, czy gdzieś tam się zatrzyma poza drogą, czy coś się dzieje, raczej się większość zatrzymuje i się pyta, czy w czymś nie pomóc po prostu. Więc ja nieraz też pomagałam wyciągać jakąś ciężarówkę, czy bo właśnie pomagałam łańcuchy, czy mi pomagali, więc jakoś tutaj myślę, że to też jest właśnie w tej kwestii przetrwania, tak? Bo to też jest jakby... Mi się zatrzymuje samochód przede mną, który nie podjedzie pod górkę, blokuje mi całą drogę, no to albo czekam, albo mu pomogę po prostu pojechać,
albo czekam z nim na jakąś pomoc drogową, ale raczej mu pomagam, bo wtedy ja mam szybciej, mogę ruszyć i jechać po prostu. No tak. Więc to też jest w tą stronę. Poza tym często jest tak, że na przykład jak jest bardzo duży mróz, stanie się, no to część się osób zatrzymuje, pyta się, czy mamy, czy jest ciepłe picie, czy cokolwiek, jak się czeka na pomoc po prostu, więc raczej tak, że większość tutaj jest, że nie jest zostawiony samy sobie. Nawet jeżeli mamy ten mały ruch, a w szczególności ja zauważyłam, że jak jest bardzo mały ruch, czyli na przykład w nocy się jedzie tutaj właśnie tą drogą, ja potrafię jechać w nocy, są takie dni, gdzie ja przez 600 km minę dwie ciężarówki. I ja stanę i włączę awaryjne, bo oczywiście tutaj się włącza awaryjne tylko jak jest awaria. Tu się nie staje na poboczu i się włącza awaryjne, tu się parkuje, a awaryjne się włącza rzeczywiście jak jest awaria. I wtedy jak ja włączę awaryjne, praktycznie każdy samochód się zatrzyma, zapytać, czy wszystko w porządku, czy mam pomoc, czy coś pomóc po prostu. Więc nawet prywatne samochody, więc jakby to jest też, myślę, takie bardziej przetrwaniowe, prawda? Oczywiście zauważyłam różne jakby inne standardy kierowców europejskich, ale jakoś się tam nie przejmuję tym w ogóle. Domyślam się, domyślam. A powiedz mi, miałaś jakieś takie sytuacje, będąc kierowcą, jakieś takie, kiedy się czułaś w jakiś sposób dyskryminowana? A często, ja nie ukrywam. Znaczy teraz już coraz mniej, bo ja sobie też jakby powiem, nie biorę tego do siebie i mam to gdzieś po prostu, ale często słyszę komentarze głównie w rodzimym języku, bo większość z tych osób myśli, że ja jestem tutejsza, że jestem ze Skandynawii, więc nie rozumiem. Więc często słyszę niewybredne komentarze na temat mojej osoby, co by na przykład ze mną nie zrobili, albo że powinnam siedzieć w domu w garach z dziećmi, prawda? To prawda jest taka, że mam dom, mam rodzinę, mam wszystko i po prostu to jest tylko moja praca, tak? Więc to nie oznacza, że nie mogę sobie pozwolić na normalne rzeczy, tak? Zgadza się. Więc po prostu jest to jakby kwestia, nie wiem, jakiegoś szufladkowania po prostu, więc ja jestem w trasie teraz, mężczyzna siedzi w domu, ogarnia wszystko i jest normalnie. Jak on idzie do pracy, no to ja się zajmuję, tak? Po prostu i tyle. Jakby podział obowiązków jest równy, tak? Więc ja tutaj nie mam jakby, ale często słyszę właśnie gdzieś tam, ale najczęściej w językach bym powiedziała wschodnioeuropejskich, prawda? Norwegowie raczej nie dyskryminują, bo jednak jest to, oni nie mają tutaj w ogóle tego typu dyskryminacji, tak? To jest normalne, że tu kobiety jeżdżą na ciężarówkach, czy na koparkach, czy pracują, jak to się mówi, w męskich zawodach. Ale na przykład młodzi kierowcy, ale myślę, że to już jest chyba jakby całe pokolenie młodych, po prostu jest odizolowane od reszty, uważa się za wyższych i że większość się należy. Tak uważam i to nie jest tylko jakby problem europejski, ale też norweski i ogólnie całego młodego pokolenia jakby gdzieś tam, więc ja nie zwracam na to uwagi, ja powiem tak, że starsi Norwedzy bardzo chętnie mi pomagają, czasami mam wrażenie, że takie odczuwam, jakbym była ich córeczką po prostu, że są w stanie mi pomóc, więc często mi podpowiadają jakieś triki, nawet nie znam, ale zawsze chętnie posłucham po prostu, bo wiem, że im to też sprawi radość, prawda, więc tutaj. Ale tak to nie, ja jeżeli nawet coś mówią, czy nawet tak jak gdzieś na mediach społecznościowych ja tam się udzielam, piszą jakieś komentarze, no to ja wiem, że w każdym kraju, w każdym jakby zawodzie, w każdym miejscu są specjaliści, którzy muszą powiedzieć po prostu, co myślą, chociaż nawet nie wiedzą. Więc ja to już jakby biorę za poprawkę, że tych specjalistów jest zawsze, to jest gorsze niż krytycy filmowi po prostu, którzy nie obejrzeli tak. jakiegoś filmu. Ale niech sobie gadają. Mi to robi lepiej, bo dzięki temu, że mi wrzucają komentarze czy gadają, mi się podnosi popularność mediów, prawda, społecznościowych, więc ja się w ogóle tym nie przejmuję, prawda? Czy w ogóle nie biorę do siebie hejtu, czasami czytam jakieś rzeczy i się lubię pośmiać nawet po prostu. No nie ma czym się przejmować też, szczerze ci powiem. Najlepiej po prostu na to nie reagować i nie dawać jakiejś takiej pożywki.
nie, ja się staram robić to, co robię. Lubię to, co robię, więc to też jest jakby... A to, że robię to na północy tutaj i w warunkach ekstremalnych dla większości, tam jest to normalne. Tutaj. Jeśli chodzi o warunki ekstremalne, powiedz mi, co poradziłabyś kierowcom, którzy jadą pierwszy raz te twoje na przykład rejony, Norwegia? Wiadomo, łańcuchy trzeba mieć, bo to obowiązkowe. Jakieś może, nie wiem, przepisy, żeby na coś uważać, tak ogólnie miała być jakieś takie rady? Nie panikować, to jest pierwsza sprawa, jaką bym powiedziała, nie panikować. To jest, bo większość, ja widzę, że tutaj nawet te ciężarówki, które leżą w rowach czasami, to jest przez panikę. Wpadanie w poślizg jest czymś normalnym tutaj i nie można panikować po prostu. Jeśli już ktoś naprawdę boi się jechać, to lepiej sobie stanąć, poczekać, odpocząć i pojechać dalej po prostu. Wszystkie inne wymogi, jeżeli ktoś chce jechać tutaj zimą i ma do tego sprzęt, w sensie taki, który tutaj jest dozwolony, lepiej mieć świadomość zakładania łańcuchów i moim zdaniem jest dobrze przećwiczyć nawet na sucho, żeby wiedzieć, o co chodzi. Po prostu, żeby być z tym obeznanym. Śnieg nie zabija. Ja bym powiedziała, że jeżdżąc tutaj po śniegu, ja się boję, kiedy jest asfalt. Bo ja wiem, że jak jest asfalt, to jest wyślizgane i jest ślisko. Asfalt jest dobry, jak jest temperatura, nie wiem, plus 4, plus 5, plus 6 stopni. Bo nawet teraz, jakby się pojawił asfalt i nawet byłaby temperatura około 1 stopnia, ja wiem, że jest tam przymrozek, bo ziemia tu jest bardzo zmrożona, więc wszystko ciągnie od ziemi i do przymarza. Więc ja się przestaję bać asfaltu mniej więcej gdzieś w połowie maja, kiedy zaczyna się robić ciepło, prawda? Na pewno, jeżeli ktoś chce tu przyjechać, albo ma zlecenie i w ogóle, no to żeby po prostu nie chop do przodu. Nie, że wszystko się potrafi, nie, że to jest naprawdę... Mi sami Norwedzy mówią, jeżeli się ktoś przestanie bać zimy, tutaj jeździć w zimę, no to już nie powinien jeździć. Zimę się trzeba bać, ale trzeba się z nią oswoić. Po prostu trzeba z nią współpracować. Że trzeba wiedzieć, że... Znaczy trzeba pamiętać, że non stop jest ślisko, tak? Non stop jest ślisko, może padać, możemy się zakopać, więc jakby łopata to też jest jedno z obowiązkowych wyposażeń, które się tutaj wozi, prawda? Żeby się na przykład odkopać gdzieś tam. Więc to są jakby normalne takie rzeczy, które są. No jestem pewnie milion wiedzy, tylko dla mnie już część pewnie jest tak normalna, że ja nie widzę tego. Ale nie panikować, chyba, bo większość ludzi tutaj panikuje. Panikuje, że jest ślisko, jedzie po prostu używając hamulców, tu się nie jedzie, tu się nie hamuje. Ja teraz na przykład hamuję, ale nie hamuję normalnie, tak jak my dojeżdżamy w Polsce i hamujemy. Tu się leciutko dodaje i dopiero jak się czuje, że się trzyma, że samochód nie wpada w poślizg, dopiero trochę mocniej. Więc tu też odległości i patrzenie, co jest na drodze, trzeba patrzeć o wiele dalej. No tak, odległość to podstawa, to zawsze uczulam kierowców na moim kanale. No to tutaj często jest tak, że jakby powiedzieć polską odległość, jak się w Polsce jeździ, znaczy w normalnych warunkach letnich, no to jak tutaj się naciśnie hamulec, no to już wiemy, że jest się 200 metrów dalej. Ja przyznam, że parę razy przegięłam tacho jakieś 15-20 minut, bo nie byłam w stanie się zatrzymać na zatoczce na przerwę. Bo naciśnięcie hamulca było tak ślisko, że ja przejeżdżałam jakieś 100-200 metrów od momentu, kiedy ja zobaczyłam zatoczkę. Czyli ja miałam drogę hamowania około 300 metrów, ale było tak ślisko po prostu, więc trzeba brać to pod uwagę po prostu, że jednak tu się jeździ w warunkach ekstremalnych, bym powiedziała, ale są to normalne warunki. Gdzie to nie jest tak, że spadnie 3 cm śniegu i wszyscy będą odśnieżali. Nie, tutaj się odśnieża mniej więcej, jeżeli albo cały czas, że ktoś jeździ, albo jak już napada tyle śniegu, że po prostu osobówki nie są w stanie przejechać. Ciężarówka pojedzie, dokładnie. A kontynuując właśnie ten wątek, powiedz mi, miałaś jakąś taką niebezpieczną sytuację, którą zapamiętałaś? Nie, powiem tak, że jedną miałam sytuację, ale to byłam na zastępstwie, jechałam solówką na szczęście. Byłam rozładunek, robiłam pod rampę.
I była straszna szklanka ogólnie, woda zmroziło i właśnie ruszając od rampy chciałam skręcić w lewo jakby za budynek, oczywiście zero przyczepności i mało do fiordu nie wpadłam, prawda? Więc zatrzymałam się na takiej warstwie odśnieżanej do śniegu, bo to była jakby, nie było tam barierki, tylko tak jak się odśnieża, zostaje tam kawałek, więc się na tym zatrzymałam. No myślałam, że już wpadnę do fiordu, już byłam tak, że już miałam drzwi otwarte w razie czego, żeby wyskakiwać z samochodu. Więc... No, ale to było... Widok takiej ciężarówki w rowie to często jest w Norwegii? Można spotkać się... Tak, to nie jest zimą, kiedy są złe warunki pogodowe, jest to dość normalny widok, ale to też nie jest na zasadzie tak jak, nie wiem, w Europie samochód wypadnie i od razu jest to samochód rozwalony. Tu najczęściej po prostu jest to wpadnięcie w śnieg, gdzie się ciężarówkę wyciąga i ciężarówka dalej jedzie, bez żadnych uszkodzeń, nawet zbitego reflektoru. Po prostu tak. Jest zakopalna w tym śniegu, bo my mamy tutaj... jedzie się z naczepą, prawda? Są te wąskie drogi, a śnieg mniej więcej zachowuje się w ten sposób, jak jest dość suchy śnieg, że wciąga nas. To jest mniej więcej uczucie, jak się jedzie rowerem po piasku. Więc po prostu nas... Muszę sobie buki podnieść, bo podjeżdżam pod górkę, więc muszę sobie dociążyć, żeby się nie ślizgać. I często właśnie gdzieś tam zahaczymy, bo no, naczepa leci gdzieś tam i nas wciągnie po prostu. I więc to nie jest w jakiś sposób niebezpieczne, że coś się dzieje, że komuś coś się stanie. Najczęściej silnik działa, we was to działa, ktoś może cały noc spać, ale nie może wyjechać. I nie jest w stanie założyć łańcuchu, więc po prostu trzeba wtedy pomoc wciągnąć. Często jest tak, że są zakręty, słynne niektóre, gdzie po prostu często na zakrętach ktoś wyjeżdża po prostu nawet, nie wiem, 100 metrów w śnieg, prawda? Ale nic się nie dzieje, tylko trzeba wyciągnąć tą osobę, więc, bo tu nie ma jakoś super drzew, więc żeby powiedzieć, że jakieś wypadki tu się dzieją, jakieś, że nawet ktoś, nie wiem, coś, to rzadko. To jest naprawdę tutaj, to jest rzadkość, żeby się jakieś z uszczerbkiem na jakimkolwiek na zdrowiu, to nie. Więc. Jeśli chodzi o pieniądze, to wiadomo, to jest taka kwestia, która każdego z kierowców zainteresuje. Powiedz mi tak, jakie są widełki takie właśnie, ile kierowcy zarabiają w Norwegii? Różnie. Różnie zależy, czy jest to południe, czy jest to północ. Czyli jest jakaś taka różnica między południem a północą? Jest. Starają się niby, żeby nie było, ale jest. Ale my zarabiamy na północy więcej ogólnie niż... I też w zależności, czym się jeździ. To też jest tak, że jakby... Czym się jeździ, czyli właśnie jakim zestawem, mniejszym, większym, czy po prostu w danej pracy różne są kwoty. Ja bym powiedziała, że no najniższa stawka chyba taka w tym momencie przystępna dla kierowców. Poczekaj. Chwila, ja dawno nie jeździłam semi, muszę zaparkować i nie wiem, w którą stronę się kręci kierownicą. Dobra, spokojnie. To prawo to on, to ona, to ja muszę chyba w tą stronę. Chwila i ja będę się uczyć teraz. Bo ja jeżdżę na przedniej osi skrętnej, trzeba pamiętać, prawda? A muszę sobie na chwilę zaparkować, bo mam stację benzynową. I jak sobie... Dobra, idzie w dobrą stronę, czyli w dobrą stronę jadę. Czuję się, jakbym pierwszy raz jechała. Ale to tak jest, że... Dobra, nie wiem, nic nie widzę. Dobra, chwila. Dobra. A czyli jednak tu. O, bogi. Dobra, i się właśnie tu jest manewrowanie z podnoszeniem ośki. Trochę tu ślisko. Dobra, czyli ja muszę tu bardziej w lewo. Czyli... Tam, czyli w lewo. Proszę się zbytnio nie śmiać, ale ja mówię, nie jeżdżę na tych przyczepach, więc to też jest jakby na tym, więc to jest jakby coś nowego dla mnie trochę, w którą stronę się manewruję. O, no, dobra, już jestem, więc tak jakby. Prawo, to w lewo, czyli ja chcę w lewo teraz.
Całe życie się uczymy. Nie, ale to jest przyzwyczajenie, bo na przedniej osi skrętnej robi się po prostu wszystko, jak ja chcę w prawo, to ona idzie w prawo po prostu, a to muszę dosłownie odwrotnie robić, więc no nie jestem przyzwyczajona do tego, żeby... Więc wszyscy pewnie myślą, że jestem początkującym kierowcą, ale tam mam to gdzieś. Więc jakby nie przejmuję się tym zbytnio. Dobra. Jaki Volvo tam stoi koło ciebie? A, tu stoją. Widzę, że wszyscy się ze mnie śmieją ogólnie z parkowania. Ale no niestety, no mówię, to jest, żeby od razu też wrzucę przerwy trochę. Ogólnie mam właśnie tak, że jak się, no, jak się jeździ na przedniej osi skrętnej, no to jest zupełnie inaczej. I nieraz miałam też problem, bo jak na przykład jeżdżę na 25 metrów, no to mam dolkę i jak przepinam naczepę, to jest tak, że jeżdżę najpierw z naczepą, mam normalnie przednią oś skrętną, a jak odpinam naczepę i muszę doli, czyli jakby koniem, przyczepą dolka, no to jest tam, gdzie mamy to całe siodło do pod przyczepę. No, ja wiem, ona działa jak właśnie zwykła przyczepa, już nie mówiąc, że ona jest tak delikatna jak wszystkie małe przyczepki ze Statoila. Więc ja czasami, żeby wjechać pod naczepę, po prostu aż mi się gorąco robi, bo ona nie dość, że ucieka, ja w drugą stronę, bo z przyzwyczajenia i muszę się przestawić, a później, bo no bo odwrotnie to wszystko działa. Jak człowiek jeździ w innym systemie, no to musi się przestawić, prawda? Więc też to tak wygląda. Więc powiem tak, że no najniższa stawka ogólnie chyba teraz dla kierowcy w Norwegii to jest tam 180 chyba 7 koron na godzinę. Co oczywiście jest bardzo niską stawką, ale to jest jakby ustawowa najniższa stawka przez państwo, że nie można dać niższej. Mniej więcej stawka normalna jest około 220 za godzinę. Plus oczywiście to jest tak, że godziny nocne, czyli od 21 do 6 rano są płatne dodatkowo. W tym momencie najniższa to jest chyba 27 koron, minimalna, oczywiście każda firma może dać więcej. Też na przykład część firm jeździ, że ma dniówki za trasy, prawda? Na przykład tam koło 2200, 2100, różnie, prawda? W zależności, więc to też w zależności jest od firmy, co wożą, jak wożą tak naprawdę i co robią, bo zauważyłam, że kierowcy w Norwegii im jeżdżą tylko, jeżeli jeżdżą, nie mają za dużo. Jeżeli na przykład już podjeżdżają pod rampy, manewrują, zmieniają naczepy, czy tego typu rzeczy, już mają więcej. Więc to też jest jakby różnica od każdej firmy, tak? Są firmy, które płacą na przykład 3000 za trasę. Jedną, prawda? Którą się robi tam w 10 godzin, więc bym powiedziała, że to różnie jest. Różnie, że nie ma jakby czegoś takiego stałego. Oczywiście też jest tutaj w Norwegii tak, że jeżeli ma się dokumenty norweskie i staż pracy, dostaje się więcej. Więc jakby tutaj zawodowy kierowca norweski dostaje tam niby trochę więcej za godzinę, prawda? Staż, ale ogólnie każdego kierowcy, tak jak ja mam udokumentowane tutaj, że ja pracuję ileś lat już jako kierowca, każda firma już widzi to, więc o wiele bardziej. Też jakby mocna tutaj jest rekomendacja od pracodawców, prawda? To jest normalna rzecz tu w Norwegii, że na przykład ja idąc do nowego pracodawcy, mój nowy pracodawca dzwoni do poprzedniego i się pyta, jak ja jeżdżę. Więc tutaj, żeby ukryć czy jakieś takie rzeczy, to nie jest takie proste, bo jeżeli się nie poda rekomendacji, albo pracodawca oczywiście raczej norweski nie powie, że jest się złym kierowcą, ale powie coś w rodzaju, że nie był w pełni zadowolony, no to już jest źle. To już wystarczy. Więc to też się liczy. Tak, liczba wypadków, jakieś różne inne rzeczy, jak się jeździ, mandaty, to jest jakby wszystko ogólnodostępne, więc tutaj jakby też to się widzi. To się widzi, a też ja jestem tu w tej branży ogólnie, na przykład na północy, no 7 lat już praktycznie tu jestem w ogóle, więc ja nie ukrywam, ja też wiem, co kierowcy robią, gdzie pracują, jak jeżdżą, kto gdzie jeździ, kto był zły, kogo się nie powinno zatrudnić, tak, tego typu rzeczy, więc to nie jest taka anonimowość też, jak w Polsce, bym powiedziała.
pod tym względem. Tu dobry kierowca, który jest bezwypadkowy, dobrze jeździ, naprawdę jakby dba o sprzęt i jakieś działa tak naprawdę zimą dobrze, jest dobrze opłacany i najczęściej, tak jak ja teraz jeżdżę właśnie głównie na zlecenia, ja jestem zabukowana do końca marca praktycznie na wszystko, bo ja nie tylko jeżdżę na ciężarówkach, ale też na autobusach i na minibusach, jako kierowca w nocy głównie z wycieczkami albo tak jak tutaj, to do mnie dzwonią, więc ja do końca marca praktycznie mam już cały grafik ustalony od różnych firm, co ja będę robiła, bo cały czas dzwonią do mnie, że chcą mnie, bo potrzebują mnie, bo ja pojadę, prawda? Więc to też jest jakby, to już mamy jakąś opinię i na przykład ja też jak potrzebuję do siebie wziąć jakiegoś kierowcę, bo potrzebuję na przykład, no to ja już wiem do kogo dzwonić po prostu, to już jest jakby też ta marka wyrobiona tych kierowców, że ci kierowcy, on jest dobry, to na pewno pojedzie w to miejsce, gdzie jest naprawdę źle, prawda? Albo warunki, więc to już jest tak, a nie ma tutaj dużo kierowców, kobiet mało. W tym momencie bym powiedziała, że chyba jesteśmy takie dwie na stałe na północy, reszta jest dorywczo albo na mieście. Więc ogólnie brakuje kierowców. Bardzo brakuje kierowców, ale nie ukrywam, że bardzo dużo na przykład przyjeżdża kierowców na sezon zimowy i nie dają rady. Że my, to też jest tak, że większość kierowców, którzy chcą przyjechać do Norwegii pracować, najczęściej widzi te piękne góry, piękne fiordy właśnie, piękne widoki, po których się jeździ. I to jest fajne, to rzeczywiście jest fajne, gdzie trzeba też być cały czas jakby skupionym na drodze i pilnować, bo są zakręty i w ogóle. Ale no niestety Norwegia ma tą drugą stronę właśnie tej zimy, tego lodu, tej słabej przyczepności, tej pracy z samochodem, gdzie to nie jest tak, ja na przykład po niektórych trasach, gdzie mam 6 godzin trasę, i pada śnieg, ja jestem tak wykończona, jakbym jechała 2 dni. Tak, bo to męczy, bo ci powiem, to człowiek musi być jeszcze jakby tak podwójnie skoncentrowany, tak. Na drodze skupiony, tak, no to masz rację. A jeżdżenie tutaj na przykład 30-40 na godzinę, to lepiej już się zatrzymać na poboczu i poczekać na lepszą pogodę niż jechanie, bo to jest o wiele bardziej niebezpieczne. Tak, bo tu raczej kierowcy jeżdżą 90 na godzinę i spotkanie dużej ciężarówki, która jeszcze nie daje się wyprzedzić, bo jest na środku, bo się boi jechać, jest chyba najbardziej niebezpieczną rzeczą tutaj. Tak. Więc dużo kierowców myśli, że sobie da radę, ale powiem, to strasznie weryfikuje. Po każdym sezonie, tak jak przyjeżdżają tu kierowcy, żeby jeździć, tak jakbym powiedziała, że przyjeżdża powiedzmy 100 kierowców, to może zostanie z 7. No to jest takie zderzenie się z rzeczywistością. Tak. No. I w pierwszej kolejności odpadają osoby, które myślą, że dadzą radę od razu, w sensie, że ja nie potrafię. To jest jakby, to brak właśnie pokory. Trzeba tutaj wziąć. Tak, brak pokory, brak tego wszystkiego. Tutaj naprawdę trzeba, trzeba słuchać, co się mówi, co mówią inni kierowcy, że na przykład zatrzymują się, machną cokolwiek na stacji benzynowej, uważaj tam, jak będziesz jechać, bo jest lodowisko. Trzeba wziąć pod uwagę, bo jak kierowca tutaj jeszcze powie, że jest lodowisko, to znaczy, że może naprawdę założyć łyżwy i jeździć. To są jakby inne warunki. To nie jest tak, że bo on mówi po złości. Tutaj kierowcy komunikują się między sobą właśnie ze względu, żeby było bezpiecznie i żeby było łatwiej jeździć. Żeby było, więc jest jakaś współpraca pod jest tym względem. Jest ogólna współpraca, właśnie o to chodzi. Ja zawsze powtarzam, że powinna być współpraca na drodze, a nie rywalizacja. I tą rywalizację zawsze widać właśnie na drogach, no między innymi Polski, niestety. No ale cóż, no takie są realia. Karolina, no niestety. I już nie będę cię zatrzymywał, już ponad godzinę rozmawiamy, a masz pauzę. Ostatnie pytanie dotyczące kanału. Większość moich widzów to są kierowcy początkujący. Dopiero zaczynają albo po prostu myślą, żeby zacząć przygodę z ciężarówkami. Miałabyś takie może kilka rad, jakie byś mogła udzielić im na początek?
Ja bym powiedziała, że po pierwsze trzeba wierzyć w siebie, że się da radę. Trzeba wierzyć, po prostu, a nie słuchać innych, bo ja jestem tutaj kobietą na północy, a mi wszyscy mówili, że ja w życiu nie będę jeździła na ciężarówce, na pewno nie dam sobie rady. Więc jakby bym słuchała wszystkich innych właśnie specjalistów, to bym nigdzie nie dojechała po prostu. I ja sama pamiętam, jak na samym początku zaczynałam, wszystko było duże, wszystko było duże, wszystko było straszne, wszystko było, że coś zrobię źle, ale na przykład tutaj nawet jak byłam na rozmowach, pamiętam, podjeżdżałam pod rampę i bałam się oczywiście, bo oczywiście na egzaminie nie można wyjść, dwa razy tam wyjść z samochodu, metr od tego, nie można przez okno się wychylać. Wychodziłam chyba 5 razy, wychylałam się, otwierałam drzwi, a oni powiedzieli, są bardzo zadowoleni ze mnie, że ja tak dbam o to wszystko. Więc lepiej zrobić moim zdaniem coś więcej, na spokojnie, poćwiczyć sobie. Podjeżdżanie, nie wiem, czy pod rampę, czy nawet spinanie naczepy, cokolwiek po prostu, co będziemy robić, co chcemy. Ileś razy i nie przejmować się, że coś nie wyjdzie. Mi też do tej pory czasami nie wychodzą rzeczy. To przed chwilą parkowałam, tak? I nie byłam pewna, czy zaparkuję. A druga sprawa, moim zdaniem, bardzo ważną jest, żeby znać właśnie samochód, żeby wiedzieć, gdzie co jest, w razie czego, żeby móc funkcjonować. Jest to maszyna, która ma milion funkcji, które pomogą. I także fajnie jest. Ja na przykład dużo rzeczy, trików się dowiedziałam od, jak to się mówi, starych wyjadaczy tutaj po prostu, co i jak. Różnych trików o podrzucaniu łańcuchów, że się zimą wozi łańcuch pod nogami, prawda, pod siedzeniem, jak się po prostu ciężarówka zsuwa, to się rzuca łańcuch pod koła, tak, żeby się nie zsunąć, zanim się jeszcze wyjdzie z samochodu. Więc jak są złe pogody, ja też mam łańcuch pod nogami. Nie używałam nigdy, ale mam po prostu w razie czego. Więc bym powiedziała takie dobre znanie, chyba myśleć pozytywnie, tak? Żeby się nie poddawać, bo to chyba jest. I nie słuchaj specjalistów. No i jesteś najlepszym przykładem, że jeśli się chce, to wszystko można. No, można. Chciałam, nie sądziłam nigdy, a powiem, że odnajduję się tutaj idealnie, prawda? A sama widziałam nieraz kierowców z bardzo dużym doświadczeniem, ale nie tutaj, którzy płakali, prawda? Płakali, więc ja wtedy mam wrażenie, że ja jeżdżę tutaj w warunkach rzeczywiście ekstremalnych, które ja nie odczuwam aż tego, ale że to są ekstremalne warunki, że daję radę, więc chyba nie jest źle ze mną. Myślę, że jest bardzo dobrze. Tak, Karolina, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, za poświęcony czas. Miło było Cię posłuchać i też posłuchać cennych rad. Karolina, bardzo Ci dziękuję. Życzę Tobie szerokości, przyczepności i samych bezpiecznych krat. Dzięki wielkie. Dziękuję. Przyczepność to chyba najważniejsze tutaj. Dokładnie. Żeby było. Trzymaj się, pa. Dzięki, pa.